W poprzednim odcinku całkiem niezauważenie przeszliśmy wspólnie przez temat połączeń, czyli z angielskiego patching. Dziś omówimy węzeł tweak, dostrajanie oraz funkcję help, pomoc. Omówimy również wyszukiwanie nodów. Porozmawiamy o wspólnym zastosowaniu węzłów tweak oraz znanego już węzła watch do monitorowania i dostrajania projektu. Zaczynamy! Nadal będziemy pracować nad znanym Wam już patchu licznika. Dodamy do niego węzeł, dzięki któremu będziecie mogli dostrajać parametry bez konieczności zatrzymywania programu i ponownego uruchamiania symulacji czy sesji debugowania. Wyszukamy teraz potrzebny węzeł. Klikamy dwukrotnie w dowolne puste miejsce. Wpisz angielskie słowo tweak. Mamy kilka klocków tweak do wyboru, kończących się innymi rozszerzeniami. Każdy z tych węzłów służy do dostrajania innej funkcji. My w przykładzie będziemy dostrajać zegar clock, co za tym idzie, potrzebujemy wartości numerycznej, czyli tweak number. Połączmy nasz nowy element z pinem eval węzła clock. Wartość początkową ustawiamy tak, jak był ustawiony pin, zanim podpięliśmy tutaj node, czyli 1. Uruchamiamy symulację. Wszystko wygląda tak jak poprzednio, licznik odlicza 1 impuls co sekundę. Klikamy teraz dwukrotnie na nasz nowy węzeł i wpisujemy 0,1. Naciskamy Enter. Nasz licznik przyspieszył, tak jak to omawialiśmy w poprzednich odcinkach, tyle że tym razem nie straciliśmy czasu na wyłączenie, korektę i ponowne uruchomienie programu w symulatorze. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, kiedy macie na patchu projekt bardziej rozbudowany, gdzie chcemy sprawdzić kilka możliwych opcji ustawień, zanim zdecydujemy, co tak naprawdę zostanie ustawione na stałe. Dzięki węzłom tweak oraz watch mamy możliwość kompleksowej obserwacji, jak wprowadzone zmiany w programie wpływają na jego pracę w czasie rzeczywistym. Projekt widoczny teraz na ekranie jest programem, który ma obsługiwać docelowo analogowy czujnik LPG. Wrócimy do tego projektu za kilka tygodni. Prezentujemy go Wam, aby pokazać, w jaki sposób sprawdzaliśmy wpływ zmiany parametrów. Tutaj jedna istotna uwaga dotycząca symulatora. W projektach, które wykorzystują wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD, nie jest możliwe użycie typowej symulacji. Próba jej uruchomienia zakończy się informacją o błędzie kompilacji. Dlatego w tym przypadku zamiast symulacji użyjemy funkcji debugowania, o której już rozmawialiśmy. Będziemy obserwować odczyty z programu załadowanego na pokład Arduino Uno w czasie rzeczywistym. Obecnie testujemy program wyłącznie teoretycznie, dlatego nie potrzebujemy żadnych innych elementów poza Arduino Uno. Chodzi nam wyłącznie o symulację z obsługą LCD. Nie ma możliwości, byśmy się podpięli do wejścia portu analogowego węzłem tweak number. Dlatego na chwilę rozłączymy node wejścia analogowego analog read, który dostarczał nam wartości odczytane z samego czujnika LPG, który podaje wartości numeryczne z pewnego zakresu. Węzeł tweak number pozwoli nam symulować konkretne wskazania numeryczne czujnika. Aby zobaczyć to, co finalnie pokaże się na LCD, podłączamy dodatkowe węzły watch do poszczególnych linii, które doprowadzają informacje do LCD. L1 to linia górna, L2 dolna. Wyślemy teraz nasz program na pokład Arduino. Przy wartości 0,9 nasz LCD będzie pokazywał wartość 97%. Wynika to z działań wykonywanych przez program. Na pierwszym węźle watch widzimy wynik 0,97, na następnym 97%, czyli już efekt działania następnego węzła przeliczającego wartość liczbową na procenty. Na końcu widzimy pełny komunikat, czyli efekt działania całej gałęzi odpowiedzialnej za odczyt i kalkulację do zrozumiałej dla użytkownika końcowego postaci.
Zmieńmy teraz wartość na wejściu, symulując spadek poziomu LPG w zbiorniku, czyli spadek napięcia na wejściu analogowym. Ustawimy wartość 0,5. W efekcie na wyświetlacz zostaje wysłana wartość 54%. Możemy przyznać, że program działa jak tego oczekujemy. Zejdźmy teraz poniżej wartości krytycznej, aby sprawdzić gałąź programu odpowiedzialną za uruchomienie informacji o rezerwie w zbiorniku. Ustawiamy na wejściu 0,2. Widzimy, że linia druga naszego LCD wyświetla napis rezerwa zatankuj LPG. Używając tej metody będziecie w stanie odczytywać wartości stany logiczne, krótko mówiąc, wszystko co chcecie sprawdzić. Zapewne zauważyliście, że na podglądzie linii L1 nadal utrzymuje się poziom 54%. To efekt braku kasowania ostatnio wyświetlanej wartości w węźle Watch. Na LCD linia zostanie wyczyszczona. Jeżeli zmienimy ponownie wartość powyżej progu rezerwy, to L2 pozostanie na jednej z linii animacji, wartość L1 zostanie wprowadzona na nowo na linię pierwszą LCD. Jest to pewna niedoskonałość procesu symulacji. Wróćmy do naszego projektu Welcome to XOD. Wiecie już, jak wyszukiwać węzły, mówiliśmy o tym na początku dzisiejszego odcinka. Co jednak, jeśli będziecie chcieli znaleźć nowy węzeł, którego jeszcze nie omawialiśmy? Najprościej będzie kliknąć dwa razy i wpisać angielskie wyrażenie oznaczające to, co chcemy zrobić czy wykorzystać. I to jest prawdopodobnie ten moment, w którym poprzednie próby programowania kończyły się fiaskiem. Jest wyjście z tej patowej sytuacji. Możemy się podeprzeć usługą Google Translate, którego algorytmy już całkiem nieźle radzą sobie z tłumaczeniem angielsko-polskim. Załóżmy, że chcecie znaleźć wejście cyfrowe. Otwieramy Google Translate i wpisujemy wejście cyfrowe. Mamy wynik tłumaczenia. Digital Input. Sprawdźmy zatem, co znajdziemy, klikając dwukrotnie na pustą przestrzeń, wpisujemy digital, cyfrowy. Otrzymujemy kilka wyników na liście, jednak brak takiego z rozszerzeniem input. Osoby znające angielski od razu zorientują się, co wybrać. Pozostali będą musieli sprawdzić, co oznaczają słowa po myślniku. Weźmy pierwszy note. Digital Read. Wstawiamy w translator i otrzymujemy odczyt cyfrowy. Czyli tym właśnie nodem da się odczytywać przychodzące na port sygnały cyfrowe, czyli takie, które podają wartości logiczne 0 albo 1. Znalazłeś węzeł, ten ma 4 piny. Co dalej? Obiecaliśmy wrócić do tematu oznaczenia pinów i to jest właśnie ten moment. Klikamy jednokrotnie na nasz węzeł, w oknie inspektora klikamy ikonę książeczki. Ta czynność zabierze Was do strony web opisującej node. Skopiujemy tekst z opisu węzła. Klejamy w translator i uzyskujemy informację. Odczytuje wartość sygnału cyfrowego z portu GPIO na płycie. Możliwe błędy, nieprawidłowy port. Podobnie możecie postąpić z kolejnymi wpisami opisującymi działania pinów. Czasem twórcy używają potocznego języka, co w przypadku wieloznaczeniowości języka angielskiego może być bardzo mylące. W tym konkretnym węźle użyto dla pinu DON potocznego opisu Fires on Reading Complete. Problemem jest słowo Fires. Odpala zamiast na przykład Triggers, wyzwala. My też po polsku czasem uruchamiając jakieś urządzenie mówimy potocznie odpaliłem nadajnik. To właśnie taka sytuacja. Trzeba trochę logicznego myślenia, aby pożary po przeczytaniu zakończone przekształcić w myślach na wyzwala impuls po zakończeniu odczytu. Przeglądając kolejne nody, nauczycie się odczytywać takie dziwne sformułowania właściwie. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, co jest napisane zupełnie u dołu tablicy informacyjnej. Previously known as XOD Core Digital Input, we wcześniejszych wersjach oznaczony jako Digital Input, czyli cyfrowe wejście. Jeśli znajdziecie takie węzły, w których opisy słabo się tłumaczą, poinformujcie nas o tym na forum GMZ w dziale XOD ulepszenia. My je sprawdzimy i spróbujemy dopasować bardziej fachowe, jednoznaczne sformułowanie. Następnie przekażemy te informacje do twórców XOD. Sądzę, że bardzo szybko taka poprawka zostanie wprowadzona. Jest jeszcze jedna metoda na wyświetlenie informacji o wybranych węzłach. Rozwincie dowolny projekt w menadżerze projektów. Wybierzcie dowolny węzeł klikając raz.
Teraz naciskamy na klawiaturze klawisz H, od angielskiego słowa help, pomoc. Zostanie wyświetlona informacja dotycząca węzła, z niej również możemy kopiować informacje do tłumaczenia. Na koniec tematów związanych z opisem elementów z pomocy zwróćmy jeszcze uwagę na znaczek zapytania z prawego górnego narożnika IDE. Zaznaczmy dowolny węzeł umieszczony na patchu. Teraz naciśniemy na znak zapytania. Ukazuje się kolejna wersja okna informacyjnego o nazwie Quick Help, szybka pomoc. Różni się od pozostałych opcji pomocy węzłów tym, że nie zawiera schematu graficznego węzła. Po raz kolejny przeszliśmy wspólnie przez kilka nowych zagadnień. Zdobyta dzisiaj wiedza powinna dopełnić to, o czym mówiliśmy w dwóch poprzednich odcinkach i pozwolić na rozpoczęcie samodzielnego programowania prostych aplikacji. Pamiętajcie proszę o subskrypcjach, dzwoneczkach, bez tego nie dowiecie się, kiedy publikujemy nowy film. Szczególnie prosimy Was o umieszczanie łapek pod filmem. To jest swego rodzaju podziękowanie dla twórców, wszystkich twórców, nie tylko nas. Widząc dużą ilość łapek pod filmem, po prostu motywujecie nas do dalszego działania, do dalszej pracy. Ponadto pomagacie kanałowi i sobie nawzajem. Duża ilość łapek pod filmem na YouTube to wyższy ranking, to lepsze wyniki wyszukiwania, to więcej propozycji u nowych widzów, którzy nigdy wcześniej na naszym kanale nie byli, nigdy tu nie trafili. W ten sposób pomagamy sobie nawzajem. Zapraszamy Was na forum Garage Make Zone. Mamy nadzieję, że niektórzy z Was pokażą swoje pierwsze realizacje w XOD, opiszą swoje rozwiązania, pokażą screenshoty projektów. Za pomoc w realizacji dzisiejszego odcinka dziękujemy naszym wspaniałym patronom oraz firmie Banggood.com, która jak zwykle dostarczyła elementy potrzebne do technicznej realizacji tego odcinka i całej serii. Z programem XOD spotkamy się znowu za 2 tygodnie. Do zobaczenia, cześć!